chciałabym Wam przypomnieć książkę, która swego czasu była bardzo popularna. Przypomnieć, a tym, którzy jej nie czytali, zaproponować przyjaźń z tą właśnie książką. Jest ona nieatrakcyjna, nieciekawa, nie ma przepięknej okładki. Taką bowiem znalazłam w naszej międzyrzeckiej bibliotece. Po raz pierwszy ukazała się w roku 1953, ale już bardzo dawno. I to nic nie znaczy, bo moim zdaniem jest ona aktualna również dziś i będzie aktualna coraz bardziej. Mówię o książce Raya Bradbury pod tytułem 451 stopni Fahrenheita. 451 stopni to jest temperatura, w której płonie papier. 451 stopni Fahrenheita, czyli 233 stopnie Celsjusza. Akcja książki dzieje się w dalekiej przyszłości, w utopijnym państwie, w którym ludzie żyją w pozornej szczęśliwości, a ogromną rolę do spełnienia mają strażacy. Strażacy dzisiaj są otaczani olbrzymim kultem, ponieważ wiadomo, ratują ludzi z katastrof, gaszą pożary, a strażacy w przyszłości, w tym właśnie państwie, o którym mówimy, to byli ludzie, którzy wzbudzali strach, albowiem rolą strażaków było palenie, nie gaszenie, ale wzniecanie pożarów. Wzniecanie pożarów w miejscach, w których znaleziono choćby jedną książkę. Ponieważ strażacy, jak mówię, palili książki. Polewali je naftą i palili, żeby nie pozostała ani jedna strona. Ponieważ książki w państwie, o którym mówię, były zakazane. Ludzie przestali czytać książki. Ludzie nie wiedzieli właściwie, co to książka. Głównym bohaterem jest strażak, nazywa się Montag, Guy Montag i od 12 lat właśnie jest strażakiem, pali książki. To zajęcie bardzo mu się podoba, właściwie nie widzi w tym nic złego. Ma żonę Mildred, która przebywa w domu w otoczeniu ścian, a na ścianach są ogromne telewizory i z każdego telewizora przemawia do niej inny serial, a więc żyje w wyimaginowanym świecie serialowych bohaterów, w których nie ma miejsca na smutek. Wszyscy muszą się cieszyć, bo takie jest państwowe rozporządzenie, ale pewnego razu Guy Montag poznaje w parku dziewczynę o imieniu Clarissa, która zadaje mu fundamentalne pytanie, czy jest szczęśliwy. Spotykają się jeszcze parę razy, Clarissa znika, ale zasiane źródło, zasiane ziarno niepewności w Montagu zaczyna się rozwijać i dochodzi do wniosku, że wcale nie jest szczęśliwy, że jego zawód nie przynosi mu szczęścia, że jego zawód przynosi więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza kiedy pewnego razu jedzie na akcję, aby spalić dom pełen książek. I nie udaje się wyprowadzić lokatorki i Montag musi spalić dom wraz z jego lokatorką. Wtedy postanawia ratować książkę. Umieszcza je w swoim domu, ale to nie jest bezpieczne. I odpowiednie władze się o tym dowiadują i wtedy Montag musi się zdecydować, czy chce dalej uprawiać zawód strażaka i niszczy książki, czy jednak chce przejść na drugą stronę, ponieważ wie, że są tacy ludzie jak Clarissa, że jest ich więcej, że ci ludzie książki chowają. Poznaje, ucieka z miasta i poznaje grupę ludzi, którzy przechowują książki, ale nie jest to przechowywanie na papierze. Oni te książki przechowują w sobie, po prostu uczą się ich na pamięć, wierząc, że nadejdzie czas, kiedy książki znowu będą miały ogromne znaczenie i będą mogli ten bagaż, to dziedzictwo przekazać innym. A więc to są chodzące książki, ludzie o wybitnej pamięci. Montag się do nich przyłącza i autor Ray Bradbury zawarł w tej książce jedno zdanie. Jakże znamienne zdanie, które brzmi. Ludzie sami przestali czytać z własnej chęci. Czyż dzisiaj nie obserwujemy zjawiska, które nas niepokoi, że ludzie czytają coraz mniej? Czyż dzisiaj w statystykach przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową okazuje się, że ponad 53% Polaków nie ma w ciągu roku w ręce ani jednej książki? Ale tymi statystykami nie powinniśmy się przejmować.
Powinniśmy raczej myśleć, ja tak o sobie myślę, niech inni nie czytają, ale czytam ja, bo to daje mi ogromną przyjemność, satysfakcję. Każdy z nas wie, dlaczego czyta, wie, jaki łańcuch, związek, lina, nić porozumienia wiąże go z tymi niepozornymi, pachnącymi farmą drukarską przedmiotami, jakimi są książki. A w historii mieliśmy taki naród, który palił książki. I wiemy, jakie były tego tragiczne konsekwencje dla całej ludzkości. Przeczytajcie książkę Fahrenheit 451. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.